No wiesz, coś się popsuło i nie było mnie słychać. Jest 3 czerwca, godzina 5 rano, a wysłuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu, która na wstaje temu mups nie daje. A w dzisiejszym programie Uniwersum Shot, krótkoterminowy skrót szkolnej, pytanie na śniadanie, czy Krzysiek dostałby się do Europarlamentu? Co w komentach piszczy, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum? Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Uniwersum Shot będzie to stała seria skrótowa subiektywnie wybranych wydarzeń ze szkolnej w danym okresie. A więc zacznijmy. 17 maja. Krzysiek po powrocie ze szpitala do domu stawia pierwsze kroki do nowego życia. Postanawia więc wieczną zgodę z Meksykaną. Dzień dobry Państwu. Jest zaproszony Meksykano do mnie. Będzie zgoda na zawsze już. Nie będzie kłótni. Ja sobie w szpitalu przemyślałem to od A do Z i naprawdę teraz wam mówię, kochani, mówię, z sercem mówię, nie to, że serce, ale serce, że Chrystus do mnie przemówił. I z całego serca jemu przekażę na zgodę dla mamy czekoladę. Co ciekawe, stwierdza, że ma białaczkę i że Nero został uśpiony. Teraz dowiedziałem się, że Nero już został uśpiony. Trudno. Pies długo nie żyje, jak każdy pies. Wiem, ile lat pies żyje. Szanowne Państwo, Panie Komendancie, teraz musisz Pan to w gazecie odszczekać. Powiem otwarcie, odszczekać. Raz, zatoić moje nazwisko. Dwa, odszczekać, że ja nie biłem psa. Pies był dobry, nie miał cienniaków ani nigdzie. Dalej idę. Szanowny panie komendancie, nie wiedziałem, że mnie zaatakuje choroba. Teraz dostałem białaczki. Teraz te, co szczekali na mnie fałszywie, kłamliwie, to ja od nich będę żądać dużych, dużych pieniędzy. Bardzo dużo. Przyjedzie, zaraz zadzwonię do Krzyśka Niemieckiego i przyjadą i się uzgodni się, może on będzie wywozić śmiecie swoim samochodem. Wejdzie swoje biuro, przekazuje, nie likwiduje, tylko przekazuje dla Wojciecha S. On będzie przewodniczącym biura, dwóch biur, on będzie rządzić, a ja będę jako prezesem honorowym dwóch biur, będę obserwatorem. W poniedziałek jadę do Powiatowego Urzędu Pracy napisać pismo o przyjęcie do pracy, do Urzędu Pracy jako bezrobotny. Później, jak mnie przyjmą, będę ubezpieczony do MOPR-u. Później zdać na Warenskiego zawieść dokumenty. Na rentę chorobową. Na rentę chorobową i będę już prezesem honorowym Biura Interwencji Obywatelskich i Prawa i Sprawiedliwości. 21 już będę prowadzić nie ja, ale nowy prezes będzie wybrany na zebraniu. Będzie Wojciech S. I Wojciech S. zobowiązał się opiekować się mną aż do śmierci i żyjemy w zgodzie. Też pozdrawiam zdrowia. A i pozdrawiam cały szpital, że cię opiekowali się tobą i siostry, doprowadzili ciebie. Dziękuję tobie za uratowanie mnie życia, Pawle, z całego serca i duszy, żeby nie ty, a ty nie chciałeś do szpitala, temu ja od razu zadzwoniłem do Pawła, żeby przyjeżdżał, żeby karetkę wołać. Ale przyjechałeś ekstra. Jak za lepiej będzie się czuć, to pociągiem, dowiem się, jak tu do szpitalu jesteś, to cię odwiedzę. Tak jak ty mnie odwiedzałeś, jak ty mnie żalowałeś. I radości, że po prostu Krzysztof dochodzi do zdrowia.
No, ogółem tyle pieniędzy ja na taksówki musiał. Rzeczy, nie rzeczy, wszystko. Taksówkę i do ciebie do szpitala jeździć. W jaki sposób uratowałem twoje życie, żebyś ty jeszcze żył na tym świecie. I musisz się słuchać mnie. 18 maja. Sprzątanie. I trochę humoru po tak ciężkiej pracy. 22 maja. Ogromna paczka z szeregiem kontrowersji. Piłę trzeba zgasić. Chciałbym zobaczyć, co jest. Trzeba przewrócić. To to do wyrzucenia od razu. A to trzeba przeczytać, co tam pisze. Nie, ja tego czytać nie będę, bo to... A, ja już wiem. Każdy coś dostanie na straganie. No. Tak, proszę, moi w prezencie. Dziękuję bardzo. Proszę pozdrowić. Pozdrów życia. Proszę dokładnie sprawdzić paczkę ogółem całe te. Miło. Proszę, proszę bardzo. Miło się robi. Panie takie buty? No, jak lato pan... jest, to można obciąć. Do zdrowia. Wraz no, tak do zdrowia. Obciąć można i sandały zrobić, jest a nie dziurawe, stare, ze śmietnika. No, bezczelność. Wysyłam wam w ramach za dobra opieki nad nerem wysyłam wam 200 zł sprawdzający dokładnie swoje paczki, które podpisałem, ale te, które nie są podpisane, zostałem panu, aby pan wydzielił co dla kogo należy. Kilka słów do majora jest porządnie, dobrze. Sprzątasz, pomaga w domu Krzysiowi. Pozdrawiam. Major, marnujesz się przy Krzysiowie, bo pomagasz i organizujesz dom, a Krzysztof pazerna świnia. Oj. Dla siebie pazerna i policyjny i tak dalej. Proszę. Mogłem... Dalej nie będę czytać. Ja mogę powiedzieć na ten temat, co to od tego człowieka chcecie. Ogółem. Jak taki zadowolony jesteś, te paczkę, nie wiadomo jakieś te kubki, to ja kubki, tyle kubek mam, to mogę wrzucać. Wam. Dobra. Życzę tym, co paczkę wysłali, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Wujek Janek. 23 maja, zaginięcie Wojtka i akcja poszukiwawcza. Wczoraj robił dobrze. Ale dzisiaj pojechał załatwić swoje sprawy. A w bankach długo się nie siedzi. W bankach nie ma kolejek i tak dalej teraz. Nie ma kolejek, całkowicie. I do tego dowiedziałem się, że zamiast autobusem przyjechać, to major się rozjeżdża taryfami. Major musi się wymylić z tego powodu, że ja przed majora zachorowałem. On dzisiaj rano powiedział mnie w oczy, czemu ja nie zdycham, zdechnij ty, że ja mam zdechnąć. To jego słowo majora. To jest prawda, bo tak jest, że taryfami się rozbijali, jak można było. A nie wiem skąd major, że miał pieniądze na te taryfy. Bo może z moich zarobków, jak to się mówi, z pleja tutaj go. I on z tych może korzystał. Teraz też gdzieś wypadł, jak to się mówi, może do lasu. A może poszedł i do knajpy, bo mówił, że... Nie, uciekł i powiedział, że idzie. Że przez cały dzień tylko zjadł jedną zupkę. To nieprawda. To jest kłamstwo, że jedną zupkę zjadł. Jeżeli do baru się zachodzi, to nie tylko zupkę się bierze, ale i drugie danie się bierze. No to się bierze drugie danie. No. Nie no. Oraz slajd, na którym stało się wszystko. Janek i Sławek nieco się zbetonili, widzowie wmówili Krzyśkowi, że major nie żyje, a na szkolną przyjechała policja i wyłączyła lajta.
No i to wyłączyć to. Halo, dzień dobry. Jak to wyłączyć? Opuści tylko? Tak. Ta, zamknie pan. A co pan nagrywa nas? Nie. Nie. To lepiej pan włączył mnie. A ja nie wiem. Trzeba obudzić, bo spróbować z witami, żeby skontaktować, ale czy pan nie będzie witałem? Proszę? Nie będziemy go chyba... Panisław Słów, żeby obudzić, dobrze? No. Jakiś wytunek. Halo, Panisław Słów. Halo, Panisław Słów. Żyje? Panisław, obudzi się pan na chwilę. A chodzi o to, co mi piszcie? Panisław, halo! Halo, Panisław, obudzi się pan na chwilę. Policja, obudzi się pan na chwilę. Proszę mi pan? Panisław, tu. No i baretki trzeba. Zaraz, Panisław, tu. Panisław, tu. Halo, Panisław, tu. Chcę używać komputer. Halo, Panisław, tu. Obudzi się pan na chwilę. Obudzi się pan? Proszę mi pan? Obudź się, pan policja. Halo, pan Sławku, jak pan się czuje? 24 maja, koniec wiecznej zgody z Meksykanem i potężna riposta Kononowicza w stronę Boboli 10. O wszystkim i o niczym. Powodem był wywiad na linii Sławek Meksikano. A ty przechwyciłeś paczki? Przechwyciłeś paczki Jana? Pokazujesz ubranie, że ty masz ubranie nowe? Tak, masz! Bo w cudzych ubraniach chodzisz. Chodzisz w Jana ubraniach. Z orłami, nie z orłami i tak dalej. Czyje to paczki? Jana! Bo było przeze mnie powiedziano, że proszę przestrzeliwać paczki na ulicę szkolną dla Jana Rodo. A ty umiesz przechwytywać? Znasz kurierów? Ale kurierzy te będą, wiadomo co, polecą. Polecą ze stanowiska. Bo tak kraść ubranie nie można. Tak kraść pieniędzy nie można. Tak więc szkolna zamknęła swój odwieczny krąg, mimo moich szczerych nadziei na pewną odmianę Krzyśka w związku z chorobą. Pytanie na śniadanie. Czy Krzysiek dostałby się do Europarlamentu? Kilka osób prosiło mnie, żebym nawiązał do Krzyśka w kontekście wyborów europarlamentarnych. Krzysiek interesował się zazwyczaj wyborami prezydenckimi, lokalnymi lub krajowymi. Jednym słowem, takimi, w których uwaga jest skupiona na jednym człowieku, a nie całej partii. Chyba nigdy jak dotąd nie zgłaszał chęci kandydowania do Parlamentu Europejskiego, no ale... Załóżmy, sprawdźmy, co by było gdyby. Krzysiek ostatnimi czasy wykonywał polityczne gesty w stronę wiosny Roberta Biedronia, jednakże wyniki exit poll wykazały, że jedynka wiosny na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach nie weszła. Z drugiej strony Krzysiek wielokrotnie podkreślał, że jest sympatykiem PiS i tu mógłby mieć większe szanse na ewentualną karierę, gdyż faktycznie jedynki weszły. W grupie wiekowej, która interesuje się Krzyśkiem i ma prawa wyborcze, czyli 18-29 i 30-39, PiS miał dość wysoki wynik, co potwierdza tą tezę, że miałby szansę, gdyby go umieszczono tam na, załóżmy, jedynce czy dwójce, faktycznie się dostać. Oczywiście jest to tylko symulacja z przymrużeniem oka, proszę nie traktować tego na poważnie. Jeśli ktoś czuje się urażony, no to trudno. Co w komentarzach piszczy? Czyli o czym mówią widzowie Uniwersum? Pod aferą cukrzycową pojawił się bardzo potrzebny komentarz Łukasza Zalewskiego. Szefie sztabu, szanuję za filmy wielce, ale muszę wyjaśnić jedną rzecz z mleczkiem i cukrzycą. Jako że mamy wykształcenie medyczne, a dużo jest niedomówień i błędnych wniosków. To nie jest tak, że z dnia na dzień Ksiek postanowił napić się mleka 10 litry i dostał od tego cukrzycy. Cukrzyca tak zwana typu drugiego rozwija się latami i u starszych osób jest spowodowana w szybkim skrócie dużą ilością tkanki tłuszczowej i małą ilością ruchu. To, że prezydent miał cukier 600, też nie jest spowodowane mlekiem, tylko on na takim cukrze chodził już pewnie parę ładnych tygodni.
W tej niebębeńskiej chorobie, jeżeli jest przez lata zaniedbywana i ten wysoki poziom glukozy się utrzymuje, dochodzi do obciążenia nerek glukozą, gigantycznego wzrostu produkcji moczu i odwodnienia organizmu. To nic niezwykłego, że ludzie w tym stanie pochłaniają 10 litrów płynów, bo oni w tym stanie przez odwodnienie potrafią jeszcze stracić 5% masy ciała. Jeszcze trochę to skończyłoby się śpiączką ketonową i odwodnieniem mózgu, o czym świadczyło to, że mu oczy dęba stanęli. Wątpię, że u Krzyśka skończy się na samych doustnych lekach bez insuliny, którą nie jest łatwo dobrze przyjmować. Dlatego pewnie gdy wychodził ze szpitala, lekarz podsunął mu dokumenty, żeby umieścić go w ośrodku opiekuńczym, a on odmówił, bo ma domek i przyjaciela. Jestem ciekaw, jak z punktu medycznego rozwinie się ta sytuacja, bo rzadko kiedy mamy okazję podziwiać cukrzycę zaniedbaną do tego stopnia, że jej właściciel, choć co prawda nieporadny życiowo, ale totalnie w upie ma jej leczenie i po wyjściu ze szpitala już pije sobie mleczko, a powinien tylko i wyłącznie wodę. Dobra, myślę, że ten koment mówi więcej niż 1000 słów i nie ma sensu odnosić się do masy innych pojedynczych komentarzy o tej samej tematyce lub zbliżonej, które sugerowały, jaka to jest choroba, czy mówię dobrze, że to była cukrzyca, czy to jednak była białaczka, czy to były jakieś inne rzeczy. Myślę, że zostało to wystarczająco dobrze tutaj nakreślone i nie musimy już tego dalej poruszać. Mech grzeczny. Czy zrobisz serię krótkich filmów, około 5-minutowych, w których przedstawisz postacie uniwersum? Krótkie przedstawienie dzieciństwa, młodości, cechy charakteru i może wygląd. Każdy widz pewnie sam zna historię większości postaci, ale mogłoby to być dobre uzupełnienie. Pozdrawiam. Był taki pomysł na serię, właściwie nawet myślałem, zanim kronikę zacząłem robić, to zastanawiałem się, czy nie powinienem właśnie zrobić takiego nakreślenia postaci, ale też właśnie z powodu tego, iż zdawałem sobie sprawę, że większość osób w ogóle kojarzy tych ludzi i całkiem dobrze mniej więcej im się kojarzy, kto jest kim i kto co robił, to zająłem się bardziej kroniką i może do tego pomysłu wrócę dalej po zrobieniu Kroniki Zero. A same prace nad Kroniką Zero rozpocznę, ja wiem, może w drugiej połowie czerwca. Mam nadzieję, że w drugiej połowie czerwca powoli zacznę gdzieś tam nad nią dłubanie i na pewno ona nie pojawi się, jej pierwsza część na pewno nie pojawi się wcześniej niż we wrześniu. I jeżeli uda mi się zrobić to, o czym myślę, to będzie ona wyglądała trochę inaczej niż te kroniki, które oglądacie teraz. Nie chcę zdradzać nic więcej, bo najgorzej to jest właśnie naobiecywać, naopowiadać i później okaże się, że nic z tego nie wyjdzie, więc też nie chcę rozpalać jakichś emocji większych, natomiast ewidentnie gdzieś tam z tyłu głowy jest ciekawy plan na zrobienie właśnie takich kronik i po nich również zrobienie takiej serii, może niekoniecznie 5-minutowej, bo są postacie, które można by godzinami rozważać, a są takie, na które 3 minuty byłoby już całkiem długo. Także tak, jest to gdzieś z tyłu głowy i w którymś dobrym momencie ta seria również wejdzie. Pani Anna Woroch napisała bardzo emocjonalny komentarz dotyczący wątpliwości dyspozytora co do wysłania karetki, gdy usłyszał nazwisko Kononowicz. Nakreślmy sytuację, chodzi dokładnie o to, że jak Paweł z Warszawy zaczął rozmawiać z dyspozytorem, i zaczął mówić, do kogo ta karetka będzie wezwana, że na szkolną 17 do pana Krzysztofa Kononowicza, no to dyspozytor zaczął sugerować, że wezwanie może być bez podstaw i najpierw tam wysłali kogoś innego, nie bezpośrednio karetkę interwencyjną. Myślę, że niestety tutaj trzeba to powiedzieć, że na taką sytuację ciężko zapracowało całe uniwersum. Zarówno Krzysiek bezpodstawnymi donosami i wzywaniem policji, a czasem i innych służb na niełamiących prawo ludzi, tak jak nie wiem, na Mariusza z Krzaków, na swoich sąsiadów, na Meksykana,
ale też i widzowie się do tego przyczynili. Ci widzowie wzywający policję na lajty czy karetkę na szkolną z informacją, że Krzysztof Kononowicz chce sobie odebrać życie i przyjeżdża wtedy radiowóz czy tam karetka, już nie pamiętam co to przyjechało, ale tam Krzysiek tłumaczył się, że on sobie życia nie chce odebrać, tak, a tutaj służby mu przyjeżdżają. No i cóż się dziwić, no służby zaczęły w Białymstoku bagatelizować sprawę niczym w bajce Wilki Wilki o chłopcu, co trollował innych, że go atakują, a potem gdy realnie potrzebował pomocy, nikt mu nie uwierzył. No i sekcja najlepszych komentarzy. Ryszard Pianecki. Major nie zadzwonił pod 112, bo nie jest konfidentem, rozumiesz, Jareczku Meksykano? Raport z państwa środka. Meksikano przewiduje przyszłość z dokładnością godną światowej klasy jasnowidza. Jan Kowalski. Gdzieś w Białymstoku można kupić puszki mleka ogółem w kartonach. Bartosz Schulz. Dzień dobry ogółem, mój poranek. Kawa, fajka, jakiś gniot, czyste gacie, Anie i do pracy. Żona akuratna śpi i nie wie co się dzieje. Alisek Al. To już dawno jest pełnoprawny serial. Intrygi, afery, choroby, romanse, tajemnicze postacie. W ostatnim odcinku dowiemy się, że Konon jest ojcem Meksyka. To już wszystko na dziś. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia. Szef sztabu.